Proszę Państwa, pan Piotr Kowalik z działu edukacji Muzeum POLIN w programie Ziarno opowiadał dzieciom o przybyciu Żydów do Polski. I tu pan, co tam opowiadał pan Kowalik? Ta legenda tłumaczy, w jaki sposób Żydzi w ogóle tutaj się znaleźli. Oni, jak wiecie, byli narodem, który tułał się przez wiele lat. Nie miał swojej własnej ziemi, bo po prostu mu tę ziemię na długi czas odebrano. Zaczął opowieść. No i kiedy przybyli właśnie jakieś 1000 lat temu, to całkiem sporo, prawda? Właśnie na tereny Polski, którą porastał taki gęsty las, jaki widzicie na tych ekranach, modlili się, pytali się Boga, czy tutaj będzie dobre miejsce do życia, czy tutaj będziemy mogli mieć nowy, spokojny dom. Kontynuował, jak podaje legenda, rozległ się głos z nieba, właśnie padły te dwa słowa hebrajskie, Polin, tu odpoczniesz. No i tak właśnie jest, że już od 1000 lat Polska jest domem dla Żydów, zakończył. No, proszę Państwa, widać, że ta politgramota żydowska przekracza pewne granice śmieszności. Rzeczywiście 1000 lat temu Żydzi rzeczywiście w Polsce bywali, ale przeważnie jako handlarze niewolników. Porywali albo kupowali słowiańskich niewolników i sprzedawali tam w tych bardziej rozwiniętych krajach. No to tak, z takiej wspólnoty to niech nas Bóg strzeże. A tu widać, że Pan Bóg sam szepnął im z nieba tutaj, że mają tu drugą ziemię obiecaną. No sam Pan Bóg to wiele rzeczy można Panu Bogu włożyć w usta, Pan Bóg nie będzie protestował, to jest właśnie taka zaleta, z Panem Bogiem łatwiej niż z ludźmi. No i tu Haggada, widać do czego zmierza, od 1000 lat jest to dom dla Żydów, no to my tutaj będziemy chyba, jak tak dalej ta narracja się posunie, to znaczy, że tutaj dla Żydów, a my to jesteśmy tylko służba taka wynajęta do obsługiwania narodu wybranego. No widać wyraźnie, że Muzeum Żydów Polskich jest placówką antypolskiej propagandy. No i niestety nasz rząd dobrej zmiany, podobnie zresztą jak tam z obu zdrady i zaprzaństwa, zmusza podatnika polskiego, żeby ten ośrodek antypolskiej propagandy finansował. No już naprawdę większego, no można sobie wyobrazić jeszcze większe poniżenie, ale to już rzeczywiście jest takie bardzo wymowne. Mam nadzieję, że bo już nie ma co liczyć na obóz dobrej zmiany, że on się opamięta, no to mowy nie ma. Już miał wiele okazji, żeby się opamiętać, ale się nie opamiętał. Zresztą nie bez powodu. Zgodnie z moją ulubioną teorią spiskową uważam, że obóz dobrej zmiany to jest ekspozytura stronnictwa amerykańsko-żydowskiego. Żydowskiego również, więc nie ośmieli się Żydom sprzeciwiać. Przeciwnie, będzie wszystkie ich zachcianki tutaj spełniało. W związku z tym nie ma innej rady, tylko trzeba przewietrzyć polityczną scenę i zarówno obóz dobrej zmiany, jak i obóz zdrady i zaprzaństwa z niej jakoś wypchnąć w ciemności zewnętrzne, skąd dobiega płacz i zgrzytanie zębów. Proszę Państwa, w tymże Muzeum Historii Żydów Polskich oczywiście odbyła się debata nad hejtem, czyli nad językiem nienawiści, bo teraz to wszyscy się tu anglizują. Szkoda, że sobie ogonów nie podcinają, tak jak konie anglezowane. Tylko, no to szkoda, ale no trudno, nie można tak wymagać od razu wszystkiego. I ten hejt, no wszyscy tu z języka angielskiego zdają egzamin. I Jerzy Owsiak oczywiście wziął tam udział w tej debacie. Nie stoi przed wami kryształ, powiedział, we mnie też się buzuje. Zjawisko hejtu to jeden z najważniejszych problemów społecznych w Polsce. Państwo musi zacząć skutecznie reagować na przejawy nienawiści. Przekonywali w piątek uczestnicy debaty zorganizowanej przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Rzecznika Praw Obywatelskich. No, Rzecznik Praw Obywatelskich musi być bardzo szczęśliwym człowiekiem,
Między innymi z tego powodu, że utracił całkowicie kontakt z rzeczywistością. Kiedy plecie takie brednie, że zjawisko hejtu to jeden z najważniejszych problemów społecznych w Polsce. Naprawdę nie ma ważniejszych problemów, tylko to, że ktoś tam jest niezadowolony z opinii, jaką inni ludzie na jego temat wygłaszają. Na przykład na mój temat mnóstwo ludzi wygłasza bardzo krytyczne opinie. Ja się z nimi nie spieram, bo to po pierwsze jest bezcelowe, ale też ich nie potępiam. Co więcej, bardzo z pewnego punktu widzenia bardzo ich cenię, dlatego że to są moi bardzo wierni czytelnicy i słuchacze. Nie pomijają żadnej okazji, żeby wysłuchać tego, co ja mówię, czy żeby przeczytać to, co ja napisałem. I oczywiście tam obsmarowują mnie potem w różnych komentarzach, ciskają gromy, ale nie mogę być za to na nich rozgniewany, dlatego że czytelnicy moi, i słuchacze, i widzowie mogą mieć własne opinie na mój temat i wcale nie muszą się zgadzać. Ja nie uważam tego za język nienawiści, tylko za po prostu wyraz swobody wypowiedzi, swobody wyrażania opinii. Tymczasem widzę, że ten rzecznik praw obywatelskich, pan Bodnar, to naprawdę jest jakaś dziwna postać osobliwa. Postać dziwnie osobliwa, to zwłaszcza w języku greckim ten wyraz osobliwy ma szczególne brzmienie. Myślę, że tutaj dobrze by się to nadawało. Otóż pan Bodnar jako rzecznik praw obywatelskich powinien raczej, już pomijając operetkowy charakter tej posady, powinien raczej się troszczyć o to, żeby zakres swobód obywatelskich się rozszerzał. Tymczasem on widać wyraźnie, że największym jego problemem jest to, żeby ten zakres swobód obywatelskich w Polsce jak najbardziej zawęzić. No, naprawdę trzeba by tę całą operetkową posadę zlikwidować i pan Bodnar powinien się zająć jakąś pożyteczną pracą. Tyle jest zawodów, krawiec, szewc tam i tak dalej, hydraulik, to powinien tam się przekwalifikować i wybrać któryś z takich zawodów, żeby wreszcie się nauczył pożytecznej pracy. Debata, ja nie hejtuję, ja rock'n'rolluję, czyli jak skutecznie przeciwdziałać mowie nienawiści w Polsce, została zorganizowana w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów poprowadził dziennikarz Bartosz Węglarczyk. No, ja tu panu Węglarczykowi, panu redaktorowi Węglarczykowi i tym innym organizatorom tej debaty w czynie społecznym podsuwam takie rozwiązanie. Ono może jest, powiedzmy sobie, kontrowersyjne, ale za to bardzo skuteczne. Otóż nienawiść nie unosi się w powietrzu, tak nie wiadomo skąd się nie bierze, tylko nienawiść jest, że tak powiem, wydzieliną produkowaną przez nienawistników. I nie możemy walczyć z nienawiścią, jeżeli nie zlikwidujemy źródła. Więc proponuję tym, którzy walczą z nienawiścią, żeby nienawistników wyłapali i do gazu ich tam dali i wtedy nienawiść zniknie, jak ręką odjął. Nie wiem, czy pan Bartosz Węglarczyk miałby odwagę na takie rozwiązanie, no ale jak nie ma odwagi, to niech nie plecie takich dyrdymał, bo to jest bicie piany. No trzeba wziąć byka za rogi i tyle. Otworzyć chwilowo nieczynny, uruchomić chwilowo nieczynny obóz w Oświęcimiu i wtedy nienawiść zniknie jak ręką odjął. Proszę Państwa, unijny fundusz wspierający wolne media i jednolity paszport europejski od 2020 roku to jeden z elementów programu europejskiego Wiosny, do których dotarła Polska Agencja Prasowa. Proszę Państwa, no, myślę, że na tym się nie skończy, że jakby Wiosna przejęła władzę, to by właśnie w ramach zwalczania nienawiści zabroniła wszelkiego sprzeciwu wobec sodomitów i gomorytów. Jeśli by taki sodomita zaszedł kogoś od tyłu, to ten osobnik musiałby spełnić wtedy wszystkie jego życzenia, niezależnie od tego, bo inaczej sodomita mógłby się poczuć wykluczony i stygmatyzowany. W związku z tym tu myślę, że tego się doczekamy, jeżeli oczywiście lekkomyślnie byśmy poparli pana Biedronia i jego tam przyjaciół. Natomiast no, obydwa te postulaty
wydają mi się nie do przyjęcia, bo fundusz wspierający wolne media, co to znaczy? Media powinny się utrzymywać z tego, że czytelnicy, widzowie, słuchacze płacą za to, co tam korzystają. I jeżeli nie płacą, to znaczy, że to medium nie jest nikomu potrzebne. Tymczasem pan Biedroń chce, żeby Unia Europejska zmusiła wszystkich ludzi, wszystkich podatników do tego, żeby się składali na takie właśnie nikomu niepotrzebne media. Nie ma żadnego powodu, to jest rodzaj kradzieży zuchwałej i naprawdę pan Biedroń powinien się opamiętać, bo wszystko jedno, czy ta kradzież zuchwała ma jakieś pozory legalności, czy też ich nie ma. W związku z tym jest to absolutnie, postulat absolutnie nie do przyjęcia i myślę, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dopóki istnieje, bo tak naprawdę powinno zostać też zlikwidowane. Proszę Państwa, w XIX wieku nie było państwa polskiego, a więc nie było polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a właśnie wiek XIX to jest wiek eksplozji kulturowej polskiej. Okruszkami z tamtego okresu żywimy się do dzisiejszego dnia. Więc widać na tym przykładzie, że Ministerstwo Kultury wcale nie jest do niczego potrzebne, tym bardziej, że dotuje jakieś takie gówniane media, które nikt w ogóle, o których nikt nie wie i których nikt nie czyta. To tak się dzieje, kiedy urzędnicy decydują, a jeszcze w dodatku urzędnicy unijni, którzy zupełnie nie wiedzą, co tam się dzieje. Rozumiem, że pan Biedroń by tam kogoś uwiódł w tej Unii Europejskiej swoimi tam znanymi sobie sposobami. No i w ten sposób zmusiłby podatników Bogu ducha winnych, żeby jego, że ulubione przez niego media, które nazywa wolnymi, żeby subsydiowali. Nie ma żadnego powodu, żeby się na takie łajdactwo, na takie łotrostwo zgadzać i mam nadzieję, że obywatele wyciągną z tego wnioski. No, jednolity paszport europejski, no to może się spełnić. Pan Biedroń być może coś wie, czego my jeszcze nie wiemy, ale to wynika z logiki i z rozwoju wydarzeń. Po traktacie z Maastricht, który wszedł w życie w 1993 roku, nastąpiła zmiana zasady, według której funkcjonowały wspólnoty europejskie. Otóż do traktatu z Maastricht funkcjonowały one w formule konfederacji, czyli związku państw. Po traktacie z Maastricht zaczęły funkcjonować w formule federacji, czyli państwa związkowego. I logika rozwoju tego państwa związkowego pokazuje, że no, suwerenność państw członkowskich, które stanowią części składowe tego państwa, będzie systematycznie wypłukiwana. No i nasza złota pani przecież w ubiegłym roku otwartym tekstem powiedziała, że państwa członkowskie powinny wyrzec się suwerenności. No i jednolity paszport europejski to jest kolejny etap na tej drodze. Następnym etapem będą europejskie siły zbrojne, niezależne od NATO, co jest pseudonimem wyprowadzenia Bundeswehry spod kurateli amerykańskiej. No a potem wszystko inne, to jeszcze się doczekamy. Media lokalne i ogólnokrajowe, które w swojej działalności promują demokrację i patrzą władzy na ręce, mogłyby ubiegać się o środki z Unii w postaci grantów. No, a kto by decydował o tym, czy te media promują demokrację i patrzą władzy na ręce? Zresztą dlaczego tylko na ręce, a na nogi to już nie, a między nogami to już nie? No jak to? Trzeba władzy, całą władzę w całej straszliwej postaci tutaj oglądać, bo na ręce to za mało. Proszę Państwa, więc widać wyraźnie, że pan Biedroń w ten sposób otwiera, już bezwstydnie otwiera drzwi dla przywrócenia cenzury w mediach i wspierania takich, które tam wspierają demokrację, cokolwiek by to miało znaczyć.
Kolejną propozycją zaprezentowaną podczas popołudniowej konwencji wiosny ma być wspólna polityka wizowa Unii Europejskiej wobec całego świata. No, proszę Państwa, wspólna polityka wizowa, co to znaczy, że podróżni, którzy się nie podobają tym wspieraczom demokracji, byliby nie wpuszczani na teren wszystkich krajów europejskich zrzeszonych w Unii. No przecież z jednej strony, to jednym tchem mówią te cymbały, z jednej strony mówią, że prawa człowieka i tak dalej, a jednym z tych praw człowieka jest prawo do podróżowania po całym świecie według swojego uznania, a tymczasem co się dzieje? David Irving chciał tu przyjechać, czy ma tu przyjechać we wrześniu tego roku. No i co nam tutaj kazał zrobić izraelski minister diaspory i oświaty? No zakazał nam go wpuszczać. No i pan minister Szaputowicz już w podskokach powiedział, że David Irving nie zostanie wpuszczony. I powtarzają jednym tchem o prawach człowieka, deklamują i jednocześnie robią takie rzeczy. No widać wyraźnie, że Unia Europejska przekształca się w Związek Sowiecki i to w coraz takich surowszych formach. Mam nadzieję, że ten trend zostanie powstrzymany, bo jeśli nie, to obudzimy się w jakimś okropnym państwie totalitarnym. Ja to już pewnie tego nie dożyję, chociaż jak tempo się będzie takie szybkie jak jest, to może jeszcze ja to zobaczę, ale wolałbym tego nie zobaczyć. Proszę Państwa, 30-letni plan obrabowania Polski, który się rozpoczął na przełomie lat 80. i 90., wchodzi obecnie w fazę realizacji. Bardzo ważnym etapem tej fazy realizacji jest amerykańska ustawa nr 467, która, na podstawie której Stany Zjednoczone zobowiązały się do dopilnowania, żeby Polska, która przede wszystkim jest na celowniku żydowskich organizacji przemysłu Holokaustu, żeby Polska te bezpodstawne żydowskie roszczenia zrealizowała. Opinia publiczna o tym dotychczas nie wiedziała, a jeśli wiedziała, to nie wiedziała niczego pewnego, dlatego że zapanowała zmowa milczenia przez cały czas, kiedy prace nad tą ustawą w Stanach Zjednoczonych ruszyły. Żadne media, ani telewizja rządowa, ani telewizje nierządne nie informowały o tym, władze nie wypowiadały się na ten temat, nie ośmieliły się pisnąć nawet słowem, a warto zauważyć, że pisnąć nawet słowem nie odważyła się też radykalna, nieprzejednana opozycja. Widać wyraźnie, że wszyscy skądś wiedzą, że tu trzeba cicho siedzieć, nie odzywać się, bo inaczej przypomni im ktoś, skąd im wyrastają nogi. Polonia amerykańska podjęła taką rozpaczliwą próbę lobbingu, żeby wstrzymać pracę nad tą ustawą i nawet się to dobrze wszystko zapowiadało, bo zapowiedziana została taka dwudniowa konferencja w Waszyngtonie. Pierwszego dnia działacze Polonii Amerykańskiej mieli wypracować polskie stanowisko i sformułować polskie zastrzeżenia wobec tej ustawy, a drugiego dnia mieli odwiedzić wszystkie 450 biur kongresmenów na Kapitolu i to stanowisko polskie im przekazać. I wydawało się, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, dlatego że bardzo wiele osobistości polonijnych zapowiedziało swój udział w tej konferencji w Waszyngtonie, ale nic tego nizowego do Stanów Zjednoczonych przyjechał wiceminister spraw zagranicznych, pan Marek Magierowski. On teraz jest ambasadorem Polski w Izraelu i odbył szereg rozmów z osobistościami polonijnymi. Po tych rozmowach, ja nie wiem, czy wskutek tych rozmów, bo tego nie wiem, o czym on tam z nimi rozmawiał, ale po tych rozmowach bardzo wielu działaczy polonijnych wycofało swój udział w konferencji w Waszyngtonie. Ona się odbyła, owszem, ale już nie miała takiej skuteczności, jaką by miała, gdyby pana Magierowskiego w Stanach Zjednoczonych wtedy nie było, tak przypuszczam. Proszę Państwa, ustawa została uchwalona.
podpisana przez prezydenta Donalda Trumpa, też przy całkowitym milczeniu polskich władz państwowych i nieprzejednanej opozycji. No i wreszcie sprawa weszła w fazę realizacji. Pan Mike Pompeo, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, będąc 14 lutego w Warszawie, publicznie wezwał nasze władze, władze naszego państwa, do szybszego rozpoczęcia prac nad kompleksowym ustawodawstwem, które tym żydowskim roszczeniom, bezpodstawnym całkowicie, nadałyby pozory legalności. Jakby tego jeszcze było za mało, to muszę powiedzieć, poinformować, że w ambasadzie amerykańskiej w Warszawie od pewnego czasu rezyduje specjalny urzędnik, którego jedynym zajęciem jest przygotowanie ustawy numer 447 do realizacji. Więc jak Państwo widzicie, sprawy zaszły bardzo daleko. No i 31 marca w związku z tym odbyły się w wielu miastach Stanów Zjednoczonych. Największa demonstracja była w Chicago, podobnie było w Nowym Jorku, w innych miastach, w Cincinnati, w Buffalo, znaczy nie w Buffalo, tylko w Bostonie, w Los Angeles. No i działacze Polonii Amerykańskiej zrobili w tej sprawie to, co mogli zrobić, to znaczy zademonstrowali swój sprzeciw wobec realizacji tej ustawy. I na tym tle zdumiewająca wydaje się opinia pana Tomasza Sakiewicza, który słynie z bojowego patriotyzmu, ale to przy innych okazjach, bo w tej sprawie pan Sakiewicz twierdzi, skrytykował tych wszystkich demonstrantów, a zwłaszcza organizatorów, twierdząc, że nie powinno się takich rzeczy robić. No to bardzo przepraszam, pytam publicznie, to co w takim razie pan Sakiewicz nam radzi robić? Czekać po cichutku, aż dostaniemy się pod okupację? Najwyraźniej no, taki byłby skutek, gdybyśmy tak cichutko siedzieli i niczego w tej sprawie nie robili. Nie wiadomo, czy te demonstracje cokolwiek załatwią, ale przynajmniej dadzą wyraz naszej niezgodzie na żydowską okupację Polski. Myślę, że jeśli pan Sakiewicz, ja nie wiem, czy on tak myśli, bo to nie byłem u niego w duszy, ale jeśli pan Sakiewicz liczy, że dadzą mu Żydzi jakąś posadę kolaboranta wtedy, no to się myli, bo tam będą potrzebowali kolaborantów, ale trochę sprawniejszych niż pan Sakiewicz, bo tu mają starych kiejkutów, którzy mają doświadczenie w trzymaniu narodu polskiego w ryzach, a starym kiejkutom pan Sakiewicz będzie potrzebny jak psu piąta noga.